Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie. Jeszcze jedno pytanie. To pytanie właściwie czytam i się zastanawiam, bo są też różne informacje. Kto kogo atakuje na Ukrainie? Czy wojsko rosyjskie? Czy A to pierwsze pytanie, bo już troszkę dużo pytań było. To pierwsze, pani, proszę przypomnieć. Jakie konsekwencje? Okej, dobrze. Proszę państwa, co robić? Od tego zacznę, bo to może być najbliższe. Byłem 2 dni temu, 3 dni temu u takiego przyjaciela, którego analizę, to jest świetny analityk, też giełdowy, posługujemy się jego wiedzą. Razem z Tomaszem byliśmy u niego przed napisaniem książki Powrót do Jedwabnego 2, gdzie on daje taką bardzo dobrą analizę pokazującą, co się za chwilę wydarzy. I to się... Słucham? No nie. Prosiłbym nie podawać jego nazwiska. W każdym razie jego analiza się bardzo ładnie nam sprawdziła. Proszę państwa, rozmawiałem z nim w kontekście tego, co się dzieje pod względem ekonomicznym teraz, bo potrzebowałem wiedzy. I ten człowiek, który naprawdę stoi mocno na nogach, to nie jest jakiś fantasta, bardzo zrównoważony, mądry, może się zgodzi, żeby na potrzeby książki podać jego nazwisko, na razie prosił anonimowość, ale może w książce wymienimy go z imienia i nazwiska. On mówi tak, że on ma troszkę ziemi, miał tam blisko domu, miał tam piękny ogród, on częściowo ten ogród już zniszczył i sadzi ziemniaki i inne tego typu rzeczy. Innymi słowy, to jest próba odpowiedzi na pani pytanie, co robić. Jeżeli tak zimno patrzący na rzeczywistość człowiek, jak ten nasz znajomy, świetny analityk, mówi o tym, że to wszystko pikuje, że dochodzi to wszystko, że jesteśmy na progu naprawdę gigantycznego kryzysu, jakim nam się nie śniło, ekonomicznego, i że on, człowiek majętny, któremu nie brakuje pieniędzy, liczy się z tym, że nie będzie miał co do garka włożyć, i dlatego w tej chwili zamienia swój piękny, kwiatowy ogród na miejsce, gdzie, nie wiem, będą ziemniaki, cebula i tak dalej, no to ja to biorę na poważnie. I to jest także odpowiedź na pani pytanie. Ja to potwierdzam, bo ja to usłyszałem od człowieka, któremu ufam, a który jest bardzo zamożny, jeden z bardziej zamożnych ludzi, jakich znam, świetny ekonomista. Jeżeli on gromadzi zapasy jedzenia, no to ja zaczynam robić to samo. I to jest po części odpowiedź na pani pytanie, jakie to będzie miało skutki, to co się dzieje na Ukrainie dla społeczeństwa polskiego. O, proszę państwa, no tu znowu wchodzimy w sferę, w której czujemy się z Tomkiem mniej pewni, przewidywania, ale tu pewne dane są. Jeżeli dzisiaj słyszymy o tym, że... Tak. Tomasz mówi, że to kwestia badań dla socjologa i to też jest prawda. Jeżeli, proszę państwa, no słyszymy zapowiedzi od pana Obajtka, że raczej trzeba się liczyć z tym, że diesel to tak 8 zł plus w górę, tak, że to taniej nie będzie. Ja jako ktoś, kto ogrzewa dom gazem, nieszczęście polega na tym, że zacząłem to robić jesienią 2021 roku, czyli w najgorszym z możliwych momentów i już mam dość. Nie jestem może człowiekiem bardzo zamożnym, ale z całą pewnością nie jestem też biednym. A już widzę, że powoli przestaję dawać radę, tak? Że może jeszcze jeden rok wytrzymam, ale no nie jestem Rockefellerem, żeby ileś tam tysięcy miesięcznie wypuszczać w komin. Więc jak pani pyta o konsekwencje, no to myślę, że wszyscy to już zaczynamy odczuwać i będziemy nadal odczuwać. Tu jest moja pretensja. Trochę do polskiego rządu, to jest to, o czym mówię, że tam, gdzie my z Tomkiem staramy się robić uczciwie, bo mamy swoje sympatie po prawej stronie, poglądy prawicowe, konserwatywne, jak widzimy coś dobrego, to mówimy, jak widzimy coś złego, to mówimy, zresztą nie zawsze się zgadzamy, żeby było jasne, piszemy wspólne książki, dochodzimy do konsensusu, ale często też dyskutujemy i się przekonujemy wzajemnie, bo myślę, że na tym to polega, żeby łączyć tą wiedzę, a nie tylko potakiwać sobie. Też jeździmy do innych, których uznajemy za mądrych i z tego wynikają później te książki. Więc proszę państwa, ja na przykład uważam, że znowu wystąpiliśmy przed szereg z tym gazem. Do października mogliśmy wytrzymać, tak?
nie trzeba było podbijać tego bębenka. Od października i tak przecież mieliśmy zakończyć ten gazowy przekręt stulecia, który zafundowali nam łobuzy Pawlak i Tusk, i mieliśmy przejść na inne źródła. Po co było to przyspieszać? Prężąc muskuły, jesteśmy gotowi, kiedy już dziś widać, że nie do końca jesteśmy gotowi, gdzie już pojawiają się pierwsze sygnały, że z tej strony jest problem z gazem, z tamtej strony jest problem z gazem. Ja oczywiście absolutnie nie jestem za tym. No Niemcy się kompletnie uzależnili od rosyjskiego gazu, tak? Bo wielkie państwo nie ma jednego gazoportu. Mała Grecja ma 3, Hiszpania ma 6. Niemcy nie mają ani jednego. Oni postawili na Rosję, tylko Rosja i nic więcej, dlatego dzisiaj się zachowują, jak się zachowują. Są totalnie uzależnieni od Rosji. Tak samo Węgrzy. Totalnie uzależnieni od Rosji. My na szczęście jakoś zaczęliśmy jakiś czas temu się oduzależniać od tego, co nam zgotowali Pawlak i Tusk. To jest pewien proces, ale po co było to przyspieszać? Żeby było ciekawe, no to proszę Państwa, prawda jest taka, że te zasoby, które mamy zmagazynowane, one nam nie wystarczą, to już Państwo wiecie. I tak będziemy musieli dokupywać gaz. Jaki? Przepraszam, rosyjski. Rosyjski gaz. Tylko przez pośredników. Czyli będziemy kupować nadal rosyjski gaz drożej niż do tego. Więc można powiedzieć działanie przeciwskuteczne. Trochę tak. I jak pani pyta o te konsekwencje, to ja mam tu pretensje do naszego rządu. To znaczy uważam, że trzeba było pębenka w pewnych kwestiach nie podbijać, wytrzymać te parę miesięcy. Dawali nam dranie Tuski i Pawlak. To Państwo pamiętacie, napisaliśmy to w książce Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera, który zresztą jeździł nad jezioro Świteś na Ukrainę. Tam miał bardzo ciekawą wiedzę. No, ile mogliśmy, to z punktu widzenia tej wiedzy, którą mieliśmy, opisaliśmy z Tomaszem, że spotykał się tam między innymi z szefem Gazpromu nad jeziorem Świteś na Ukrainie. Nie na tym białoruskim, tylko na Ukrainie. I proszę Państwa, no uzależnił nas Pawlak od tego gazu na wiele lat, tak? No, mieliśmy 7 miliardów, które wystarczyło na nasze zapotrzebowanie, to nam zafundowali 11 miliardów 400 milionów metrów sześciennych gazu od 2009-2010 roku. Chcieli to zrobić do 2037, no ale opozycja zaprotestowała, opinia publiczna nacisnęła i ostatecznie zrobili tę umowę do 2022, i tak uzależniając na wiele lat nas od rosyjskiego gazu. To miało się skończyć za parę miesięcy. Po co to przyspieszaliśmy, po co było to prężenie mózgów? Moim zdaniem absurdalna rzecz, bo i tak będziemy musieli kupować rosyjski gaz, tylko drożej i przez pośredników. To o takie działania mam pretensje do naszego rządu, tak? Natomiast kto atakuje, czy atakują Ukraińcy, niszczą, mordują cywilów i niszczą sami siebie, by pokazać to opinii publicznej. Proszę Państwa, badamy wszystkie wątki, także ten. Natomiast nie mamy na ten temat pokrycia w faktach. No, to, co nam się udaje weryfikować, na ten moment przynajmniej nie potwierdza takiej tezy. To jest raczej domena rosyjska, gdzie Rosjanie, żeby uzasadnić atak na Czeczenię, no to wysadzali własne bloki, tak? Co zostało pokazane. My nie mamy, jakby pani mi kazała położyć głowę, że tego nie ma, to bym nie położył, bo nie wiemy wszystkiego o wszystkim, ale na ten moment nie mamy dowodów, które by uzasadniały taką tezę. Ja tu muszę powiedzieć, że jestem odmiennego zdania niż mój szanowny kolega. Wiecie Państwo, nie można stosować takiej narracji, że wysyłamy Ukraińcom do pomocy 200 czołgów, prawda, jednocześnie fundujemy, bo wiecie Państwo, na czym wymiana, znaczy zakup za ruble. Deponujemy określoną ilość euro czy tam dolarów w Gazprom Banku, czyli jakby finansujemy, no i oni sobie wymieniają po jakimś tam. Czyli to Rosjanie wymieniają, nie my, nie mamy wpływu na to. Więc absolutnie nie mogę tutaj się zgodzić z tą tezą. Mamy krótki okres do
uruchomienia Baltic Pipe. W związku z tym myślę, że te kilka miesięcy nie będzie, jeśli wierzyć zapewnieniom rządowym, 80% wypełnienia magazynów gazowych wystarczy na 3 miesiące, wydobycie krajowe 4,5 miliarda maksymalne chyba. Też uzupełni, owszem, przez pośredników, ale to nie jest długi okres, to spożycie gazu, znaczy spożycie, zużycie gazu przez ten okres nie będzie na tyle duże, żeby miało wpływ na jakiś, no nie, ja uważam tak, no jeśli chcemy być stanowczy wobec Rosji i wspomagamy Ukrainę, dostarczając broń za 7 miliardów, to nie możemy z drugiej strony finansować ich, no w tym wypadku, handlu surowcami, no bo to by było trochę bez sensu. Co się stanie, pęknie? No wie pan, ale to każdy rurociąg może pęknąć. No ja nie jestem w stanie panu, bo za 5 lat też może pęknąć, prawda? Ale teraz. No nie, no może być dywersja rosyjska, prawda, że coś się stanie, no ale tak to możemy dywagować, a co się stanie, jeśli na przykład któryś inny rurociąg pęknie, no wie pan, czy wybuchnie 5 magazynów gazu, no gdzieś musimy się poruszać w naszej dyskusji po takich realnych... No Ukraina też przecież bierze od Rosji. Oczywiście, że tak. To dlaczego my, prawda, nie? Na złość babci odwrócę sobie uszy? Nie, no. No, w ten sposób, jeśli to przedstawiamy, my nie godzimy się na finansowanie naszych, ja uważam w ten sposób, że no nie powinniśmy, no nie widzicie Państwo trochę bezsens tej narracji, wysyłamy 200 czołgów, jak dzisiaj oficjalnie komunikaty, gdzieś tam usłyszałem w radio medialne, tak, o wartości... Tak, o wartości jakiejś tam, a jednocześnie, czyli wydajemy pieniądze na finansowanie pomocy dla Ukrainy, a jednocześnie pomagamy właściwie Rosji, tak? Ale stosując tą zasadę, co pan powiedział, ja już to tak de facto wchodzimy do tego konfliktu, tak? No to po co to robić? Pan Wojtek właśnie mówi, że wychodzimy przed szereg. No, po co wychodzić? Ale z gazem? Przepraszam, z gazem czy z czołgami? No z czołgami, ze wszystkim. No wie pan, ale to ja nie wiem, czy mamy taką moc decyzyjną, bo to idzie w ramach NATO, prawda? Pewne transporty, broni, zakupy. Czemu na przykład Amerykanie, jak chcieliśmy dać mini przekazać Amerykanom, a oni już tam nie, bo to będzie niedyplomatyczne. Są przekazane. No mi niedawno poszły. Ja w ogóle trochę jestem też taki... Wiecie Państwo, ja gdzieś tam wyrosłem w tradycji, powiedzmy, tych informacji niejawnych, zabezpieczenia, tutaj wszystko się podaje i właściwie tą wojnę można online śledzić, prawda? No niepotrzebnie to wywołuje pewne, no, czy komuś zależało na takich informacjach, czy ileś tam czołgów zostało przekazanych, czy nie ma, ważne by było, że czołgi, amunicja, uzbrojenie, jakieś środki do pomocy. Oczywiście każdy, tak jak Pani powiedziała, być może mój kolega ma rację, natomiast ja zestawiam dwa fakty, prawda, że tu wspomagamy jedno państwo przeciwko drugiemu, a tu jednocześnie robimy odwrotną rzecz. To trochę ta narracja była. A jak w przeszłości, kto obalił Jakubinowicza tego 2014? Amerykanie. Znaczy, no to powiedzmy tak. Nula, 5 miliardów dolarów. Ale w jakim sensie, choć panu formalnie, jak to się odbyło, czy kto za tym stał? O tak. No tak. No to już sam pan powiedział sobie, czy pani odpowiedziała, że to była, no to Amerykanie. No. Panowie, z faktów wyciągacie wnioski, potwierdzacie je później. Jak w tym kontekście wyglądać, czy w książce opiszecie rolę, funkcję Polski w Unii Europejskiej w kontekście roli, jaką Niemcy odgrywają w tej wojnie i w ogóle w Unii? To jest nasza przyszłość. Tak, oczywiście, że opiszemy, tutaj bardzo ważny element jest, o którym w ogóle opinia publiczna nie jest zapoznawana. W lipcu tamtego roku między Unią Europejską a Ukrainą zostało podpisane memorandum w sprawie współpracy w zakresie surowców krytycznych. Surowce krytyczne są to pierwiastki, minerały, a także to jest, definicja jest bardzo szeroka, które występują na całym świecie, ale dotyczyło to w tym wypadku Ukrainy, a które no, z tych 30 opublikowanych z listy, prawda, surowców krytycznych, bo to Amerykanie i Unia Europejska co jakiś kilka lat publikują listę niezbędnych do rozwoju przemysłów, na przykład wojskowego, strategicznych przemysłów, czy no, nawet jeśli chodzi o półprzewodniki.
to 20 z nich występuje na Ukrainie i to będzie, chcemy też pokazać właśnie ten element, jakie to ma znaczenie dla, czyli surowce Unia Europejska, prawda, w tym kontekście szerszym, a także Niemcy, no bo to jest próba. No i nie, oczywiście, że tak, tylko ja mówię tutaj jakby z tej zewnętrznej strony. Tak będzie, będzie taka analiza zrobiona łącznie z, znaczy dokonana, właściwie już jest dokonana, ale czekamy jeszcze na jakby komentarze tej analizy dwóch niemieckich uczonych polityków, tak, to działających, także tak będzie. Nie chciałem o tym mówić, ale dobrze, że pan poruszył ten temat, bo bardzo mało jakby w tej przestrzeni publicznej o tym jest, o tym się mówi, że Rosja mogła poczuć się zagrożona. Też to jest jeden z tych elementów, prawda? Na początku mówiliśmy o wielowątkowości tych przyczyn, ale w przypadku udostępnienia nowoczesnych technologii przez państwa Unii Europejskiej, właściwie przez Niemcy, tak, no bo to Niemcy dysponują, do wydobycia tych pierwiastków, no Rosja by bardzo dużo straciła. A to są, no, nie tyle ogromne pieniądze, ale też znaczenie nacisku, możliwość nacisku gospodarczego i politycznego, prawda, jeśli chodzi o... Także... Pytanie do pana Wojtka, czy tej konflikcie, co tam się dzieje, czy Chińczycy nie wykorzystali swojej dobrej sytuacji z wyspami, Salomona? Znaczy myślę, że odpowiedział na to pytanie po części Tomasz, że Chińczycy są absolutnym beneficjentem, przynajmniej na ten moment tej wojny. Rosja, jeżeli Rosja w tym układzie, który się w tej chwili zarysowuje, czyli układzie rosyjsko-chińskim, ona będzie, można powiedzieć takim breloczkiem u paska, tak? Czyli takim elementem zupełnie dodatkowym. No, Rosja ma surowce, które Chińczykom by się przydały. Chińczycy w tej chwili idą krok do przodu, co zdaje się być no, takim kolejnym elementem tej rozgrywki, bo my staramy się na to wszystko patrzeć. Zresztą tak jak tu Państwo widzicie, ja bardzo się cieszę, że padają takie dyskusje, że nie jest tak, że wszyscy sobie potakujemy, bo my także się troszkę uczymy. Znaczy jeździmy też na spotkania, jak Państwu powiedziałem, nie zawsze, tak jak Tomasz tutaj powiedział, ze wszystkim się zgadzamy, ale potem zamykamy się, mamy takie miejsce, gdzie dużo dyskutujemy, przekonujemy się wzajemnie, a potem dochodzimy do jakiegoś wniosku i ten wniosek Państwo widzicie w książce. Ten wniosek jest wypadkową naszych rozmów z innymi ludźmi. Innymi słowy, wierzymy w to, że nie mamy monopolu na rację, dlatego szukamy też wiedzy u innych ludzi, których szanujemy, cenimy i dopiero taka zbiorowa wiedza, też zbierana często z podziemia albo zza kurtyny, ona jest wypadkową tego, co Państwo znajdujecie w naszych książkach. Wracając do pańskiego pytania, no, z całą pewnością jest to kolejny krok do eskalacji tego, co się dzieje. I jest to taki niezatapialny lotniskowiec, bardzo niepokojący z punktu widzenia no, bezpieczeństwa, tak? Tego, co nazywaliśmy bezpiecznym światem. Nie sposób sobie nie zadać pytania, jaki będzie kolejny krok. Tak? To są te pytania. To jest właśnie to, o czym tutaj staraliśmy się Państwu powiedzieć, że COVID-19 pewne procesy przyspieszył, tak? I widzimy teraz, że w zasadzie z tygodnia na tydzień można powiedzieć, że no dzieją się rzeczy wręcz historyczne, tak? No ja w tych kategoriach postrzegam też to, co dzieje się na Wyspach Salomona. Też staramy się patrzeć na to, przyglądać się temu, co się dzieje z COVID-em w tej chwili w Chinach, gdzie tam kolejne jakby odsłony tego COVID-owego szaleństwa, że jakaś niewielka grupa ludzi choruje, a już się znowu nadmuchuje tego balona, przygotowując nas zapewne na kolejny reset jesienią. Szukamy, sprawdzamy, tak, czy te wszystkie elementy są gdzieś ze sobą związane, czy one są obok siebie, czy jeden przyspiesza drugi i tylko na tym polega ten związek. No tak jak mówię, no, powstawanie takich prac, jakie my staramy się dla Państwa robić, to jest efekt właśnie wielu, wielu rozmów, często dyskusji, nawet niekiedy sporów, pogłębionych rozmów z innymi ludźmi, zdobywanej wiedzy. No i to dopiero jest tym, czym Państwo widzicie to w książkach. Na pewno, wracając jeszcze raz do Pana pytania,
No robi się niebezpiecznie, bo świat jest globalną wioską. Wiecie Państwo, to ja teraz powtarzam córką historię, bo jakoś tak, no nie wiem, nie jestem historykiem w przeciwieństwie do Tomasza, bo Tomasz jest historykiem, jest oficerem w stanie spoczynku, czy emerytowanym majorem, byłym szefem delegatury ABW w Lublinie, ale jest z wykształcenia historykiem. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, natomiast jestem historykiem z zamiłowania. I teraz na przykład powtarzam z córką czas Kongresu Wiedeńskiego albo Wiosny Ludów. No to w okresie Wiosny Ludów mówiono, gdy Francja kichnie, cała Europa ma katar. Innymi słowy, jak zaczęła się Wiosna Ludów we Francji, no to poszło szybko na państwa niemieckie, momentalnie, państwa włoskie, cesarstwa austriackie i spowodowało to, można powiedzieć, trzęsienie w całej Europie. To było, proszę Państwa, w XIX wieku. A co dopiero dziś, kiedy Europa jest tak, kiedy świat jest jedną globalną wioską, tak? Kiedy można powiedzieć, że wszystko to jest ze sobą powiązane, coś się zacznie w jednym końcu i za chwilę przenosi się na drugi koniec świata. No to jak w XIX wieku te przenosiny były momentalne, bo Wiosna Ludów objęła Francję, 22 lutego się zaczęło, a w marcu wrzało już w całej Europie, no to 48 roku. No to co dopiero dzisiaj, kiedy można powiedzieć wszystko to się jeszcze zwiększyło. Jeszcze a propos historii, to ja jak nie znam pytania na odpowiedzi, zawsze to powtarzam. Bo myślę, że ani ja, ani Tomasz, ani nasi mądrzy rozmówcy, ani Państwo nie mamy monopolu na rację. Ja zawsze, jak nie mam pytań, odpowiedzi na pytania, to staram się szukać w historii właśnie. I ta historia dużo ciekawych rzeczy podpowiada. Jak na przykład wspomniałem o Kongresie Wiedeńskim 1814-15 rok, jak to się pięknie w cudzysłowie powtarza. Jak ugruntowali ten czas po okresie napoleońskim, Prusacy, cesarstwo austriackie i Rosjanie, no przy pomocy Anglików wtedy też, można powiedzieć, przybili gwóźdź do trumny naszych rozbiorów i ustalili nowy porządek Europy, tak? Tam, to, tak to miało wyglądać, tak? Proszę Państwa, 200 lat temu. Można powiedzieć, tyle się zmieniło, no a niewiele się zmieniło, no Anglia z tego układu wypadła, tak, poszła w bok. Natomiast pozostali, no Austriacy, Niemcy, wtedy Prusacy, dzisiaj Niemcy, Rosjanie grają do jednej bramki. 200 lat, nic się nie zmieniło. No zmieniły się, dużo się zmieniło, po to by tak naprawdę, a my jak wtedy, tak i dziś, przeszkadzamy, tak? Mamy być takim królestwem polskim, które ma jakąś tam autonomię, jak wtedy nam dano, ale królem tego królestwa polskiego ma być car, tak? W tym przypadku pewnie kanclerz, no bo strefę wpływów przeniesiono do Bugu, ma być niemiecka, a za Bugiem ma być rosyjska. Czyli w tym wypadku mamy być w strefie wpływu niemieckiej, a nie jak wtedy rosyjskiej. Ale co do zasady, że oni nami próbują dyrygować, rządzić, a my jesteśmy przeszkodą, solą w oku. Najlepiej, żeby ta Polska była skarlała, nic nieznacząca. Tomasz wykonał gigantyczną pracę pokazując to, bo to w dużej mierze, w głównej mierze jego praca przy książce o Tusku, gdzie pokazywaliśmy, po co nam tego Tuska dziś wysłali. No właśnie po to, żeby zrobił to, co już robił jako premier, tak? Kiedy zamykał stocznię w Gdańsku za jego kadencji jako premiera w Szczecinie, dawały sobie radę, ale ta w Rostocku miała problemy. Zamknięty polskie stocznie, żeby ta NRD-owska zyskała polskich kontrahentów, a polscy stoczniowcy mieli zbierać szparagi w Niemczech. Na tym polegało działanie Donalda Tuska i jego ekipy. Dzisiaj przyjechał znowu, by mącić, by dzielić. Proszę Państwa, co to jest diablo? Dzielenie. Nasz problem Polaków polega na tym, że nie jesteśmy zjednoczeni, bo mamy z każdej strony piątą kolumnę. Zaczynamy taki program z Tomkiem, polecam Państwu w internecie, punkt zwrotny, gdzie Tomek dość dużo mówi, tyle ile może, ale to są bardzo ciekawe rzeczy, o działaniu służb specjalnych, o piątej kolumnie w Polsce, rosyjskiej, innej, o tych szpiegach, o tym jak działają. Dlaczego te wszystkie elementy wyglądają tak, a nie inaczej? Dlaczego umiejscawiałem na przykład szpiegów tych złapanych, szpiega złapanego w takim urzędzie jak Urząd Stanu Cywilnego? Wydawałoby się miejsce dziesięciorzędnego znaczenia. Tomasz to ładnie wyjaśnia, że jest to miejsce pierwszorzędnego znaczenia.
bo się robi dokumenty, bo się tworzy fałszywe tożsamości ludzi, a potem tych ludzi się kieruje w inne miejsca. Mnóstwo tego typu wiedzy, proszę Państwa, na kanale Punkt Zwrotny, gdzie Państwu pokazujemy, że... Słucham? YouTube. Na YouTubie. Że naszym problemem jest piąta kolumna. Że my jesteśmy podzieleni, bo wielu nie wie już, co jest prawdą i już nie wie, komu wierzyć. Ale przecież to pozwala, tak? To nasi rządowi. No tak. Ja jeszcze mam pytanie do Pana. Chciałabym, żeby się Pan odniósł do tego, bo mówi się o tym, że w tej wojnie częściowo jest, też chodzi o przesiedlenie Ukraińców na tereny Polski, a tam ma być zajęte przez... No więc proszę Państwa, to jest ten wątek, do którego nie chcemy się na ten moment odnosić, bo go badamy, więc nie, proszę Państwa. Nie, proszę Państwa, powiem tak, nie sztuka powiedzieć coś sensacyjnego, żeby powiedzieć. My naprawdę staramy się, jeżeli Państwo śledziliście, czytaliście nasze książki, to my naprawdę staramy się brać odpowiedzialność za słowo. To myślę jest dzisiaj, no nie chcę nas kreować, bo nie o to chodzi, ale myślę, że to jest dzisiaj w domenie publicznej trochę rzadkie, że ludzie mówią, bo coś usłyszeli i to powtarzają. A my jak coś słyszymy, to weryfikujemy. Weryfikujemy wątek, o którym Państwo mówicie, tak? Czyli ten wątek tak zwanej niebiańskiej Jerozolimy i inne kwestie. Leszka Pietrzaka, którego świetnie z Tomkiem znamy. Pozwólcie nam, Panie, chwilę jeszcze popracować nad tym w kontekście książki, by nie wychodzić przed szereg, zwłaszcza, że jeździmy na Ukrainę i nie chcemy sobie tam posypać trochę piasku w tryby. Przyjechaliśmy do Państwa w tym okresie jeszcze przed książką, dlatego, bo nie dotarliśmy 2 miesiące temu, ale już teraz wpraszam się na spotkanie za 2 miesiące i chętnie podyskutujemy o niebiańskiej Jerozolimie. Czy jeśli by tak było, to czy przypadkiem nasze państwo nie zostało przez to osłabione? Znaczy, mówi Pani o wielu milionach Ukraińców w Polsce. No tak, o przesiedleńcach. Proszę Państwa, powiem tak. Jakby to powiedzieć, na pewno wielu z nich wyjedzie, bo już wyjeżdżają, nie chcą zostawać w Polsce, na pewno wielu z nich zostanie, bo deklarują, że zostaną. Na przykład historia pod tytułem Wracamy do siebie na święta i wracamy pokazuje, że no dziwnie to uchodźstwo wygląda w wielu przypadkach. No to są może ci, którzy jeżdżą z zachodniej Ukrainy, gdzie jest bezpiecznie, bo byliśmy niedawno właśnie też, Tomasz jeździ też do wschodniej, my jeździmy, ostatnio byliśmy we Lwowie w Łódzku, no to tam jak ktoś z Państwa był, no to widzi, że tam jest no spokojnie, znaczy posterunki są co chwila. Ciekawie się jeździ po tej Ukrainie, bo tam w ogóle zniknęły nazwy, tak? Nie ma nazw. No człowiek jedzie i jak gogle, no to gogle to wiadomo kosztuje, bo to poza Unią. Bez tej nawigacji to człowiek nie bardzo wie, gdzie jest, no bo no wszystko zniknęło, tak? No nie ma, że za 10 km takie miasto jesteście, w takim mieście. Więc to wszystko zniknęło, więc nie wiem, może ci co wracają na święta to są właśnie stamtąd, ja tego nie wiem. Natomiast ja co do zasady, jeżeli patrzę, proszę Państwa, na rok 2015-16, miliony migrantów przybyło do Europy. Za każdym z nich szły pieniądze unijne. Zostali rozłożeni na wielu państwach europejskich. Tutaj mamy kilka milionów, mówi się, że jest około 3 w samej Polsce. Wiadomo, że Niemcy zrobią absolutnie wszystko, żeby nam tych pieniędzy nie dać, albo dać jak najpóźniej, albo jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Więc zdaje się, że zostaniemy z tym sami. Dane sprzed 3 dni ma nas to kosztować co najmniej 11 miliardów euro. Co jest kwotą, ktoś powie małą, ktoś powie dużą. No jakiś koszt to na pewno jest. Ja się bardziej boję, jeśli się boję, to się boję czegoś innego. Wiecie Państwo, myślę sobie tak, to zaraz będę, to Tomasz też niech się wypowie i Państwo też, jakie Państwo zdanie macie. Ja się boję sytuacji historycznej, to znaczy boję się, że jednak część z nich zostanie, jakaś część i boję się, że no nie ci, co zostaną, jeżeli ten świat ocaleje i my ocalejemy, będą problemem. Tylko boję się, że ich dzieci, ich. Jeżeli Państwo widzicie na przykład obrazki Wielkiej Brytanii, tak? Nie pamiętam nazwiska tej pani, taka aktywistka, zresztą bardzo antypolska.
idzie przez z krzyżem chyba przez centrum Londynu, bo się tam powołuje na wiarę chrześcijańską, ale też miała bardzo antypolskie wystąpienia. Idzie w gronie tysięcy innych Anglików i naprzeciwko niej muzułmanie wychodzą i mówią, niech zabiera ten krzyż, bo on ich drażni. Ona mówi, to jest Anglia, chrześcijański kraj, my jesteśmy Anglikami, a wy idźcie do siebie. A ten pan o ciemnych rysach mówi, ja jestem u siebie, ja jestem Brytyjczykiem i zabieraj ten krzyż, bo on nie razi. Jednym słowem, ja się boję takiej sytuacji. Nie dziś, nawet może nie jutro, ale może nawet to nie dotknie mnie, bo jestem dobrze po 50. Ale moje dzieci, może za chwilę będzie tak, że za jakiś czas będzie reprezentacja w polskim Sejmie i będziemy mieli... Ja proszę Państwa, nie wiem co będzie, ale jak mnie Państwo pytacie, czy się tego obawiam, to powiem, tak, mam takie obawy. Mam takie obawy. A ma Pan obawy tego, jak dostaną, bo nie wszyscy dostaną, te wesele mają. Czy oni będą mogli tak samo głosować? Czy oni będą mogli głosować? No ale głosowanie do PESEL-u nie ma tutaj żadnego związku. Stawę się zrobić jeden tyż. Ale to musimy na tą ustawę zgłosić. Oczywiście. Bo my się tego boimy. Ja wiem, bo takie obawy wielokrotnie słyszałem. Że oni będą mogli iść i głosować na równi ze mną. Ale to jest, ja uważam, ten strach jest jest spowodowany wojną. Nie, wojną. Dlaczego? Przed wojną ukraińsko-rosyjską w Polsce mieszkało 2,5 miliona Ukraińców, których to właściwie nasi przedsiębiorcy, my żeśmy ich tutaj zaprosili. I tych obaw nie było. No pytanie, dlaczego wtedy nie było w ogóle o tym mowy, tylko teraz jak jest wojna. No to jest efekt psychologiczny właśnie tych działań wojennych, bo cenzura czasowa jest bardzo, bardzo blisko. Oczywiście ja też mam takie powiedzmy obawy w sensie, co będzie za ileś tam czasu, ale miejmy świadomość, że to nie jest zjawisko, które nastąpiło w ciągu na przykład, nie wiem, pół roku. My systematycznie dla potrzeb naszego rynku pracy Polski sprowadzaliśmy Ukraińców od 3-4 lat. Mówiło się oficjalnie o 1,5 miliona zarejestrowanych powyżej 14 roku życia, ale tak naprawdę weźmy dzieci, to było, którzy nie byli zarejestrowani, nie pracowali na tym, to było około, szacuje się około 0,5 miliona. Pytanie, dlaczego wtedy takich pytań nie było? No to jest ciekawe, prawda? Może dlatego nie było socjalnie dla nich. Dokładnie. Jak nie było socjalnie? Przepraszam. Taki socjal mieli, kto pracował, kto z tych Ukraińców? No nie, no to mówimy o uchodźcach, ale to nie Ukrainiec dostaje, tylko Polak, który przyjmuje, prawda? Ale ja myślę, że właśnie, ja mam pytanie tak, jak to się ma teraz? Bo tak, zadbaliśmy o uchodźców. Nie, ale 40... Było, to będzie tylko, nie, o 40 zł nie, ale te 500 plus to normalnie. No 500 plus, ale to się mówiło o tym, bo to jest normalne, no jeśli ktoś pracuje. To na emeryturach, bo przecież wkładali do polskiego ZUS-u. Ale pracowali dłuższą część u siebie, tak? Więc jeżeli to jak pracowali tam i grali u nas emeryturę. A starsi, no porozumienie między... Ale z naszego ZUS-u. No tak, ale no cóż, to są ustawy, znaczy umowy międzynarodowe w tym momencie. Wiecie Państwo, tutaj my wszyscy na pewno bardzo współczujemy, bo jesteśmy po stronie ofiar, a nie katów. Ale to jest właśnie ta cienka czerwona linia, którą ja bym oczekiwał od naszych rządzących, że oni ją będą dostrzegać, a mam wrażenie, że to się nie dzieje. Kiedy ja słyszę od mojego kolegi, nie przeczytałem tego w rosyjskiej Prawdzie, ani w żadnym innym rosyjskim medium, nie jestem rosyjską onucą. Absolutnie. Razem z Tomaszem mamy bardzo konkretne, jasne poglądy. Szukamy prawdy i naprawdę staramy się jej dociec. Natomiast jeżeli mówi mi to mój kolega, któremu ufam, że jego syn miał wypadek nie taki, który go dyskwalifikuje, ale jest szkodliwy dla zdrowia i odciąganie operacji jest autentycznym problemem. I mu tą operację odciągnięto. Bardzo jasno mu powiedział lekarz, że w tej chwili... Obywatele drugiej kategorii.
Nie, on tak nie powiedział, ale że tego typu operacje, które nie wymagają jakby pierwsze, że trzeba je robić szybko, no to się odkłada, żeby właśnie pomagać Ukraińcom. No wprost. Wprost. I proszę Państwa, jeżeli tak, to naprawdę mam tutaj pretensje. To naprawdę mam tutaj pretensje, bo to będzie zarzewie konfliktów. Bo to dopiero będzie zarzewie konfliktów. To już jest zarzewie. To już tak. Jest. Dajemy dużo uwagi. Nasz budżet trzeszczy. Rząd obniża baty, obniża podatki. Wiecie Państwo, ja mam wrażenie, że to, nie wiem, pobawię się trochę w psychologa, którym jestem z wykształcenia, ale którego zawodu nie uprawiam od wielu lat. Wiecie Państwo, mam wrażenie, że my jesteśmy troszkę w takiej sytuacji, w której wmówiono nam, pracowali nad nami wiele lat, to byli michnikowie tego świata, przez kilkadziesiąt lat mówili, że my jesteśmy narodem, który jest nic nie wart, że jesteśmy gorsi, głupsi, że musimy cały czas się wstydzić. To jest to, co pokazujemy w książce, w książkach i filmach Powrotu Jedwabnego, ta pedagogika wstydu. I że my chyba uwierzyliśmy w to i bardzo chcemy być chwaleni. Trochę jak takie dziecko, któremu wmówiono, że jesteś brzydki, głupi, i to dziecko no, bardzo się stara zasłużyć na pochwałę, bo uwierzyło w to. I przyjeżdża polityk X czy Y z Niemiec czy skądś tam i mówi: dobrze robicie, Polacy jesteście wspaniali, i wyjeżdża. I pogłaskał nas po głowie i powiedział: jesteście cudowni, kochamy was, cały świat was podziwia, i wyjeżdża. Proszę Państwa, byliśmy na spotkaniu w Rybniku, taki kolega Rajmund, no i też koledzy z Hamburga, którzy tam mieszkają od wielu lat, Polacy, przywieźli nam, Rajmund to pół Ślązak, pół, nie, jakby no nie, pewnie ogląda, bo mówi, że ogląda wszystko, gdzie jeździmy, więc obejrzyj to, no prosiłby nie podawać nazwiska, no dlatego mówię tylko imię. Znaczy, no nie prosił, ale no jakby nie upoważnił, więc podaję tylko imię. Kolega Ślązak ma obywatelstwo polskie i niemieckie, ale ma polskie serce. Przywieźli nam mnóstwo gazet niemieckich, które nam tłumaczyli, bo ja nie znam niemieckiego. Proszę Państwa, jakieś 3 tygodnie temu to było. Wiecie, jak Państwo tam przedstawiają sytuację? Europa zdała egzamin. Europa pomaga uchodźcom. Europa, Europa, Europa. Cały czas powtarza się to słowo. Nie ma tam słowa o tym, że to Polacy dźwigają na sobie główny ciężar, że to Polacy stają na wysokości, że Polacy, państwo, przyjęliście tych biednych ludzi do swoich domów. Europa, Europa, Europa. O Polakach cały czas negatywnie. Nie tak jak trzeba w stosunku do imigrantów. Trzeba blokować środki i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nam mówią tutaj, wszyscy was podziwiają, jesteście wspaniali, a u siebie nas obsmarowują. Widzieliście Państwo, co zrobiła dziennikarka z CNN z naszego prezydenta? Niech Pan powie, czy to, jak już nie da się zaprzeczyć, że to Polacy, to pytanie, to dlatego, że macie wyrzuty sumienia za polskie obozy koncentracyjne? A inna dziennikarka tej samej stacji napisała, jakby w kontrapunkcie, to nie Polacy pomagają. Proszę Państwa, znajdziecie to w internecie. To Żydzi w Polsce pomagają. To było piękne. Czyli tak, jak się już nie da zaprzeczyć, że to Polacy, Jeżeli się nie da zaprzeczyć, że to Polacy, to trzeba znaleźć dlaczego. Bo mordowali tych Żydów milionami, no mają wyrzuty sumienia. A z drugiej strony inna dziennikarka tej samej stacji mówi coś innego, czyli przeczy trochę tej pierwszej. Tak naprawdę to nie Polacy, to Żydzi w Polsce. Proszę Państwa, innymi słowy, nam tu się mydli opinii publicznej oczy, że cały świat nas podziwia. Proszę Państwa, a prawda jest zupełnie inna. Obsmarowują nas tak, jak nas obsmarowywali. I niestety, no są oczywiście zwykli ludzie, którzy to widzą i nas doceniają, ale przekaz w mediach jest z tego, co słyszę, a mam przekazy właśnie i te naręcza gazet niemieckich.
francuskiej. I generalnie no, to nie jest tak, że wszyscy są w nas wpatrzeni jak w obrazek, bo my jesteśmy wspaniali, bo mamy taką empatię i takie serce. Uważam, że jesteśmy wspaniali. Jesteśmy wspaniałym narodem, współczującym innym, mającym dużą takiej dobroci wewnętrznej, której nie mają Niemcy na przykład. Ale niestety jeżeli Państwo sądzicie, że możemy czuć się przez to lepsi troszkę, bo inni wreszcie zaczęli nas dostrzegać i doceniać, to zobaczcie, co z nami robi Unia Europejska. Jak nas szlachtają. Jak nas szlachtają. No, powiedział, no, że to są zwykłe pokłady głupoty. My uwierzyliśmy w to trochę tak. Jesteście dobrze, róbcie tak dalej. No. I ja... Jeszcze pytanie. Obserwujecie sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych? A w jakim zakresie? Inflacja właśnie tak, wysoka. Przemysł nie istnieje, tylko przemysł zbrojny, finanse i... No, przemysł to już nie istnieje od kilkunastu lat, bo przecież on był do Chin, teraz będzie relokacja, prawda? Nie będzie. No, nie będzie. Będzie do tego. Jeszcze jedno. Stany Zjednoczone w sposób haniebny wycofały się od operacji afgańskiej. Czy w sposób haniebny, czy było to zamierzone, to przedstawimy w książce, bo... Wie pan, my możemy oceniamy, prawda? Natomiast jest trochę odmienne zdanie o takiej, je przedstawimy, bo ja akurat rozmawiam z pewnym Amerykaninem, który długie lata spędził w podobnych słupach. Myślę, że to będzie ciekawe, ale oczywiście on musi mieć rację, natomiast jest bliżej źródła informacji i może pewne rzeczy zupełnie inaczej przedstawić. Ale to... W latach 80-tych, 90-tych najlepszym towarem amerykańsko-kanadyjskim to była sprzedaż wysoko kwalifikowanych miejsc pracy do Chin. Sam całe technologie poszły i tak dalej. Ja się kiedyś też zajmowałem pewnymi sprawami tych zarządzania jakością i tak dalej i tam się różne te metody. Ale problemem, to nie tylko, to był problem Stanów Zjednoczonych czy Kanady, to był problem całej Europy też, bo przeniesiono, oczywiście, że tam przeniesiono. To był problem grupy bankierów do tego, bo oni finansowali. Nie, to był problem, ja mówię, że to był problem, w sensie takim, że cała też Europa przeniosła swoje fabryki do Chin, ewentualnie do tych krajów liczy. Wierząc w to, że ktoś będzie pracował, teraz mamy sytuację, która zupełnie jest... Tych Amerykanów się już tego, całe przez miasta poupadały, Detroit czy coś i tak dalej, to jest ruin. I tam ludzie się nie nauczy tej pracy, jaką wdrażano przez dziesiątki lat. No nie nauczy się. Ja panu powiem taką ciekawostkę. Na pół roku temu zrobiono w całych Stanach taką ogólną, wśród młodzieży, ogólnoamerykańską ankietę, prawda? Z takim prostym pytaniem. Kim chciałbyś być? Jak kończysz tam, jak będziesz dorosło, tak powiedzmy, do 18 lat, to nie na wszystkim. I 60% młodzieży amerykańskiej odpowiadało, że influencer, youtuber, tam aktorem i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mała grupa inżynierem, prawda, czyli ktoś, kto coś produkuje. Natomiast większość chce po prostu żyć z pracy innych. W Chinach jest zupełnie odwrotnie, więc zobaczymy, jaki tam jest nacisk na nauki ścisłe, na nauki techniczne. I to, co pan powiedział, to jest... Ta ankieta jest świetnym przykładem, że jak to pokolenie dorośnie wejdzie w ten cykl produkcyjny, to nie będzie już co robić. Także. A jeszcze druga sprawa jest, taka książka jest Czarny Łabędź. To jest książka o gościu, który chyba syn premiera Libanu, tego zbombardowanego od Izraela. On zajmował się na giełdzie badaniami, to znaczy na giełdzie tej amerykańskiej, nowojorskiej. No, tak z panami trudnymi sytuacjami.
I on ciekawy sposób pisze, że na początku lat 90. w Ameryce nie było analizy matematycznej. Wszystko było na rachunek prawdopodobieństwa. I sprowadzali na Harvard, na inne uczelnie wysokiej rangi, sprowadzali matematykę w grach. Taka ciekawostka. Nie, to nie wykluczone. Te książki czytałem, trudno mi się odnieść tutaj, ale trend był możliwy, no, techniczne jednak rosy były szczególnie teoretyczne, matematyczne, prawda? To samo, ja panu mówię jeszcze więcej tego, tak? W przypadku Odessy zakładała Katarzyna II, która ma u nas bardzo złą opinię, i Odessa miała być w ogóle Krym, miał być terenem zastępczym, gdzie miało być państwo Izrael. No wie pan, to teoria, akurat to moglibyśmy, możemy to dyskutować godzinami, bo akurat w tym temacie, może nie tyle jestem dobry, ale zgłębiałem go przez, nie ma żadnego dowodu, oprócz kilku publikacji na to, co pan mówi, nie ma żadnego dowodu naukowego, nie ma żadnego, no nie ma po prostu, to są czyste teorie, które nie mają, no dobrze, ale... Hipotezy. No to właśnie, dobrze, hipotezy nie mające potwierdzenia w faktach, ani historycznych dokumentach, no nie, tu się nie zgodzę, tak samo jak będę dyskutował długo o Chazarach i... Cztery oczy dyskutowaliśmy. Proszę państwa, zbliżamy... No tak, pewnie tak, ale czas nas ogranicza, niestety. A co państwo sądzicie o Unii Polsko-ukraińskiej? Dobrze, taki temat. Oczywiście, pani co, pytanie jest bardzo ogólne. Co sądzimy o Unii? W jakim zakresie miała być ta Unia? No właśnie, bo ktoś rzuca jakieś polityczne hasło, czy gdzieś tam się pojawia hasło na jakimś komunikatorze. Natomiast nikt nie precyzuje, jak ta Unia miała być wyglądać. Możemy oceniać, jeśli ktoś zaproponuje konkretny projekt. Natomiast w tej chwili, no cóż ta Unia miała być? Jaka? Nie, no Unia Polski z nich była w innych trochę warunkach, ale taka między dwoma monarchiami. Tytuł naszego spotkania brzmi: o co chodzi w tej wojnie? Ja bym chciała tak w dwóch słowach: o co chodzi w tej wojnie? No tak naprawdę nie wiem. No właśnie, próbujemy przez półtorej godziny o tym powiedzieć. Tak, w dwóch słowach by to było. Znaczy, jakby tak w dwóch słowach to jest trudno, bo ja państwu muszę powiedzieć, że jak czasami trzeba gdzieś powiedzieć coś przed kamerą, ktoś mówi tak, pan powie pięć zdań, to czasami myślę godzinę, a jak trzeba powiedzieć dłużej, no to można zrobić wstęp, rozwinięcie i zakończenie. O co chodzi w tej wojnie? No dla mnie, jakbym miał powiedzieć najkrócej, jest to kontynuacja końca świata, jaki znamy. Całkowitego przebudowania świata. Teraz pytanie, które stawiamy sobie w książce i na które spróbujemy dać odpowiedź, na ile to ma związek z tym, co się dzieje od kilku lat, a na ile jest to element jakiegoś bocznego nurtu, który wynika tylko na zasadzie katalizatora z tego, czego wszyscy doświadczaliśmy. Więc jest to element końca bezpiecznego świata, jaki znamy. Bezpieczny świat już był. Na ile Putin wykorzystał tą sytuację, co do której zresztą zapowiadał od 1999 roku, że on będzie dążył do odbudowy Wielkiej Rosji, bo mówił o tym przecież, że nie pierwsza czy druga wojna światowa była największą tragedią XX wieku, tylko upadek Związku Radzieckiego. Na ile Putin wykorzystuje tą sytuację, a na ile jest elementem tej rozgrywki, no to właśnie to jest to pytanie, które będziemy próbować odpowiedzieć w książce. Zielarnia Ojca Klimuszki, wytwórca nowej generacji preparatów ziołowych na odporność i odchudzanie.